Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć, czy jest sens instalowania aż 2 terabajtów do ROG Ally, czyli takiej przenośnej konsoli, która raczej nie obsłuży nam wszystkich gier i nie jest przyszłościowo odporna, tak zwana Future Proof. Domyślnie konsolka ma wbudowane 512 GB, ale z łatwością nawet ja mogłem rozbudować do 2 terabajtów pamięć. Sprawdźmy, jak to wygląda. Sama instalacja była dość prosta i zauważyłem, że całkiem przyjemna jak dla mnie. Z tyłu mamy śrubki, które wystarczy odkręcić, podnosimy tylną część obudowy, na samym wstępie trzeba odłączyć baterię, potem trzeba ściągnąć jakiś rodzaj plastikowego materiału, który pokrywa heatpipy i odsłania nam się układ chłodzenia, który jest bezpośrednio na procesorze. Ludzie kupują takie specjalne adaptery, dzięki którym można tutaj zmieścić bez problemu dysk M2, taki pełnowymiarowy jak do peceta. Dyski te są bardziej popularne, więc można dorwać też i tańsze wersje. No a do tej konsolki nie potrzebujemy jakiegoś boga prędkości, więc i zauważyłem, że sporo osób taki adapter właśnie instaluje, ale moim zdaniem nie warto tego robić. Chociaż nie jestem ekspertem komputerowym, to jakieś mam takie przeczucie, że dysk w bliskim pobliżu procesora CPU plus grafik nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, aby SSD, który sam w sobie się grzeje, również jeszcze dodatkowo i dogrzewał procesor, a procesor dogrzewał dysk. No to jest moim zdaniem proszenie się o kłopoty na później. Po każdym ponownym montażu obudowy ROG Ally musicie podłączyć ją najpierw do zasilania, żeby móc ją w ogóle uruchomić. Ona nie wystartuje z samej baterii, ale zaraz po odpaleniu już możecie na przykład odpiąć ten kabel zasilania. On jest tak tylko do startu. No i potem trzeba wejść sobie do BIOSa, to jest czysty dysk, więc nie mamy na nim Windowsa. Wystarczy wejść sobie do BIOSa, włączyć Cloud Recovery od Asusa i automatycznie zainstaluje nam się właściwie wszystko. Ten proces jest dość długotrwały, więc warto podłączyć konsolkę też do ładowania lub na przykład do jakiejś stacji dokującej z podłączeniem do Ethernetu. I potem zostanie nam już tylko skonfigurować sobie Windowsa od podstaw i instalować wszystko od nowa. No i tak to wygląda, jak sobie konsolę teraz uruchamiam. Już mam wszystko skonfigurowane. O tym opowiem Wam później. Na razie pokażę Wam, jakie mam teraz gry zainstalowane. Więc tak, jest oczywiście Forza Horizon, SnowRunner, jest Dying Light. I te gry, które są tutaj na początku, one są najlepiej wspierane przez konsolę. Najfajniej się w nie na tej konsoli gra, więc to są te gry, które już przegrałem. Poza Cyberpunkiem, ponoć jest tam jakiś ciekawy konfig do Cyberpunka, ale ja to uruchomiłem, tak ustawiłem jakieś byle jakie ustawienia i gra wyglądała tragicznie, więc tutaj jeśli chodzi o tą konsolę, trzeba sobie zawsze jakieś ustawienia poszukać w necie czy coś takiego. Ale tych gier jest tutaj bardzo dużo. Część z gierek sobie odinstalowałem, część zainstalowałem z powrotem. Jeśli chodzi o system, to wygląda to tak. Tak, mój dysk i mam teraz dysk prawie w 100% zapełniony. Zostało mi 131 GB. I na ten moment tych gier jest naprawdę sporo. Akurat ta aplikacja łączy wszystkie platformy, na których mam gry, czyli Epic Games, Steam oczywiście, Windows Store. No i na przykład poinstalowałem sobie też te starsze Need for Speedy, więc w każdej chwili mam teraz do nich dostęp, nie muszę myśleć, czy je na komputerze sobie zainstalować, czy nie wiem, czy odpalić, czy nie, tylko gdzieś tam sobie jadę i wiem, że będę gdzieś tam dłużej w jakimś miejscu. No to zawsze mam tą klasyczną grę przy sobie, nie? One akurat zmieściłyby się spokojnie na tym standardowym dysku. Tak on sobie wygląda. To jest standardowy dysk, który przychodzi nam z konsolą. Ma on 500 GB. No i zastanawiam się teraz, co z nim zrobić. Chyba kupię sobie jakiś adapter do komputera i sobie zrobię taki 500 giga przenośny dysk. Najfajniejsze jest to, że w każdej chwili mam dostęp do tych klasyków, na których mi zależało. O kurde, fajna muzyka się włączyła. Nie, i mogę sobie w każdej chwili to odpalić. Tak samo Forza, tak samo masa innych gier. Ale czy te gry
czy to jest tak naprawdę konieczne, żeby je mieć? No to mam tutaj dwie odpowiedzi. Dla mnie, osoby, która ma szybki światłowodowy internet, pobranie tych gier nie zajęłoby dużo czasu, ponowne, prawda? I dla mnie ten dysk 500 giga spokojnie by wystarczył, dlatego że mam jeszcze taki adapter, który ma wejście do LAN, nie? I mogę sobie jednogigowym łączem wszystko ładnie, szybko pobrać i wymienić gry. Ewentualnie mogę sobie tu jakiś zewnętrzny dysk podpiąć, jakiś wolny, lub pobrać coś z dysku sieciowego typu NAS, nie? Bezpośrednio na konsolkę lub wymienić sobie gry, więc to nie jest tak naprawdę duży problem. Problem pojawia się wtedy, kiedy mamy naprawdę wolny internet i chcemy mieć dostęp wszędzie do tych wszystkich gier, które chcemy mieć na tej konsolce i sobie w nie grać, prawda? No to już niespecjalnie ten dysk się spisuje, ten mały, który przychodzi z konsolą. I niestety nie możemy od razu z konsolą kupić sobie większego dysku. To jest dziwne. I wtedy na przykład instalacja kilku... Właściwie to wiesz co? Zainstalowałem sobie Forza Horizon 5, Forza Horizon 4. Obie te gry działają naprawdę świetnie na tej konsoli, to trzeba przyznać, ale to są specyficzne gry, one mają po prostu zajebistą optymalizację. Są natomiast gry, które wyglądają gorzej i praktycznie wcale nie działają na tej konsoli, nie? I tak jak mamy ten standardowy dysk, to wystarczy sobie tą Horizon 5 zainstalować, Horizon 4. Microsoft Flight Simulator już lepiej nie dotykać, nie? Ale jakieś takie gry, które mają, zajmują więcej miejsca, no i już robi się kłopot. Okazuje się, że wtedy na dysku mamy tylko 4 gry i więcej pamięci już nie mamy. A ta pamięć 500 GB to nie jest tak naprawdę 500 GB, tylko to do naszej dyspozycji jest jakieś 480, bo jeszcze mamy system, że to mamy inne takie aplikacje. Więc z mojej perspektywy, gdzie gram naprawdę w dużo różnych gier i chcę mieć różne przy sobie, to taka opcja jest naprawdę spoko. Na pewno nie polecałbym kupowania takiego dysku 2-terabajtowego dla osób, które faktycznie chciały przyoszczędzić, kupując tą konsolę, bo nie przeoszczędzisz. Taki dysk kosztuje, takie małe główienko, tylko 2-terabajtowe, kosztuje 800 zł. Więc to jest kupa siana. Sama konsola kosztuje gdzieś w okolicach 2000, nawet używane, tam widziałem, że taniej można kupić. Mówię o tej wersji Z1 Extreme, bo jeszcze macie zwykłą Z1. Myślę, że takim sweet spotem między ilością pamięci a kasą, jaką musimy wyłożyć na to, żeby tą pamięć dokupić, jest 1 terabajt. 1 terabajt to jest akurat wystarczająco na to, żeby poinstalować sobie gry, które faktycznie dobrze działają na tej konsolce, ale 2 terabajty to z kolei jest za duży wydatek moim zdaniem, jak do takiej małej konsoli, tak? Która, no, umówmy się, nie będzie future proof, i za chwilę może się okazać, że nowsze gry mogą na niej nie działać wystarczająco dobrze. Natomiast dyski 1-terabajtowe można dostać w naprawdę fajnych cenach. Podsumowując, myślę, że upgrade takiego dysku każdy powinien przemyśleć samodzielnie. W moim przypadku takie rozwiązanie spisało się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo w takim małym urządzeniu mam dostęp do wszystkich takich starszych gier lub jakichś tam mini gierek, które gdzieś tam walały mi się na Steamie i nigdy do nich nie zaglądałem, a teraz mogę sobie je pobrać i po prostu odpalić gdziekolwiek chcę. Czy będę na kogoś czekał gdzieś tam na parkingu, czy będę czekał na kogoś w centrum handlowym na przykład. Jest masa takich sytuacji, gdzie takie małe urządzenie możesz sobie wyciągnąć z kieszeni i odpalić jakąś gierkę, która nigdy byś nie przypuszczał, że może ci się spodobać. Załadujesz ją, na później jest zajebiście. Takim moim game passowym odkryciem na przykład było The Long Dark. Dziwna gra, bo myślałem, że skoro jest w game passie, to będzie tania, a kosztuje ponad 100, gdzie grafika jest tam taka sobie. Czy waszym zdaniem
zdaniem warto robić taki upgrade dla konsolki? Czy lepiej zostać przy tych 500 GB i zwyczajnie zainstalować to, co lubicie, w co będziecie na pewno grali? Dzięki Wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.